lots of toys, all for the little ones' Christmas joys. Ho, 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 who wouldn't go? Ho, 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 who wouldn't go? Up on the housetop, tick, 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 down through the chimney. Cześć, kochani! Jeszcze niedawno było Halloween, a oto mamy już grudzień! I w razie gdybyście zapomnieli, bo na przykład nie chodzicie do supermarketów, nie oglądacie telewizji i generalnie macie w nosie, co dzieje się dookoła, otóż idą święta! I żebyście właśnie o tym nie zapomnieli i poczuli już świątecznego ducha, przychodzę dzisiaj do Was z małym reniferkiem. I żeby nie było nudno, bo reniferka widzieliście już pewnie pierdyliard razy, mój reniferek jest nieco inny. Otóż jest to renifer nerd. Na nosie ma niemodne okulary, nosi obciachowy sweter, swój czerwony nos ma zawsze w książkach, ale przede wszystkim jest słodziutki i uroczy. Oczywiście znacie mnie i wiecie, że ubrań się nie kupuje, ubrania się maluje, więc dzisiaj również sweterek namalowany. Oczywiście zaraz zaproszę Was na część tutorialową, ale zanim to nastąpi, chcę jeszcze zrobić małe ogłoszenie. Otóż we wtorek zapraszam Was na mój kanał. Będzie coś specjalnego. Nowe wideo, w którym pokażę Wam moją nagrodę z niedawnego konkursu, a przy okazji podzielę się z Wami czymś fantastycznym. To znaczy coś Wam dam. Gdzie? Rozdanie, giveaway. Mam dla Was parę bardzo fajnych rzeczy. No dobra, bo potem znowu będzie, że pierwsze 4 minuty samo gadanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to subskrybuj koniecznie, nic Cię nie ominie. To Cię nie ominie, takie rzeczy. O, ciekawe, śmieszne. No to malujemy, zobaczcie teraz, jak zrobiłam ten makijaż. No i oczywiście ten body painting, bo było to spore wyzwanie. Zaczynam od nałożenia na twarz podkładu i korektora pod oczy. I od razu Was przepraszam za mój głos, bo niestety przyszła zima, przyszedł katar i tak to wszystko wygląda. Kiedy twarz jest już ujednolicona, wygładzona i przypudrowana, muszę nadać jej trochę brązowych tonów i wykonturować. Łapię więc paletkę do konturowania z NYXa i z tej dolnej linii wybieram najbardziej odpowiednie odcienie. Zaczynam od nieco jaśniejszego brązu, kolor 06. A następnie 8, czyli takim bardzo ciemnym brązem, którego na co dzień na pewno bym nie użyła. Całość jeszcze bardziej przyciemniam. Postanowiłam, że jeszcze wygładzę i rozjaśnię centralną część twarzy. Z zestawu do konturowania Kobo wybieram ten najbardziej neutralny, taki cielisty odcień. I przechodzę do brwi. Podkreślam je w sposób dosyć wyrazisty, ale jednocześnie na tyle subtelnie, żeby nie wydawały się groźne. Zaczynam od pomady Freedom w kolorze Blond. Ona może się na ekranie wydawać lekko jakby zielonkawa, ale w rzeczywistości jest to po prostu taki chłodny brąz. Całość wykańczam jeszcze cieniem do brwi. Jeśli chodzi o usta, to zaczerwieniam tylko lekko dolną wargę. Używam do tego czerwonej pomadki z Sephory, ale kolorek niestety mi się starł, więc Wam nie powiem, jaki to jest numer. I przechodzę do oczu. W ruch idzie bardzo uniwersalna paletka NYX Ultimate z brązami. Następnie żelowym eyelinerem wykonuję coś na kształt kociego oka. Będzie to oko renifera. Natomiast nie będzie to subtelna i cieniutka jaskółeczka, ponieważ przy moim opadającym oku, jeżeli chcę, żeby efekt był wyrazisty, to musi być tak ostro i mocno. Teraz może wyglądać to tak dosyć karykaturalnie, ale efekt końcowy będzie naprawdę spoko.
Na to, co przed chwilą namalowałam, nakładam teraz czarny cień, szczególnie dokładnie rozcierając górną krawędź tej czarnej linii. Wszystko jeszcze rozcieram tymi samymi brązami, których użyłam wcześniej. Pod łuk brwiowy nakładam mój ukochany rozświetlacz i oko mamy już prawie gotowe, jeszcze tylko zostały nam rzęsy. Zaraz do nich dojdę. Ale w międzyczasie zajmiemy się noskiem. Czerwoną farbą wodną nadaję mu kształt. Nie chcę, żeby miał ostro zarysowaną krawędź, więc zostawiam taką roztartą. Natomiast dół noska przyciemniam czarnym eyelinerem i cieniem. A teraz będzie błysk! Użyję do tego bazy do brokatu NYX, a czerwony brokat jest ze Stargazera. Charakterystyczne białe kropeczki wykonam tłustą farbką z Kryolana. Musiałam Wam pokazać to kółeczko, bo jest świeżo rozpakowane, jeszcze nie tknięte. I teraz rzęsy przyklejam zarówno dolne, jak i górne. I przechodzę do malowania sweterka. Do namalowania go użyłam farb wodnych Party Explosion, o których wspominałam Wam wcześniej, że je właśnie testuję. Pierwszy raz użyłam ich przy takim dużym wzorze. Powiem Wam, że sprawdziły się bardzo dobrze. Użyłam koloru białego, dwóch odcieni zieleni i czerwonego Ruby Red. Ponieważ chcę, żeby biel w tych wzorkach była czyściutka, niczym nie zmącona, muszę namalować je jako pierwsze, a następnie wypełnić wszystko pomiędzy nimi. Nie ukrywam, że jest to proces dość żmudny. Tam, gdzie się da, maluję grubym pędzlem, żeby sobie troszkę przyspieszyć pracę, ale niestety całą resztę pomiędzy wzorkami będę już musiała namalować tym samym niewielkim, płaskim pędzelkiem, którym malowałam wzorki. Tak jak mówiłam, trwało to dosyć długo, proces był dosyć żmudny, ale wbrew pozorom nie jest to takie trudne, bo wzorki nie są skomplikowane, dosyć łatwo jest to wszystko wykonać tym płaskim pędzelkiem. Jaśniejszym odcieniem zieleni rozjaśniam niektóre miejsca, żeby sweterek nie był taki płaski. A następnie przyciemniam zieleń odrobiną czarnego, a następnie maluję poziome, takie nieregularne pasy, które będą imitować tą strukturę swetra. Żeby była ona jeszcze bardziej szczegółowa, gdzieniegdzie maluję jeszcze sporo takich cieniutkich, skośnych paseczków. Dbam jednak o to, żeby nie było to regularne i wyglądało naturalnie. Dodaję jeszcze cień w miejscu, gdzie sweter styka się z szyją, z ciałem i odrobinę jeszcze w miejscu szwu. Tłustą farbką dodaję jeszcze odrobinę takiego rozmytego światła i to właściwie wszystko, jeszcze tylko włosy i dzisiejszy pierwszy świąteczny tutorial uważam za zamknięty. Mam nadzieję, że takie moje spojrzenie na ten świąteczny wzór Wam się spodobało i widzimy się już w przyszłym tygodniu. Buźka, papa! Pa.